O wynikach długiej i krwawej kampanii w Afryce Północnej zadecydowała jedna bitwa stoczona w pobliżu egipskiej osady El Alamein. Wygrali ją żołnierze alianccy, ale tylko dlatego, że szpiedzy to zwycięstwo przygotowali. El Alamein to historia pojedynku wywiadu brytyjskiego i niemieckiego, który został rozstrzygnięty, zanim zagrzmiały działa. Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z. Sytuacja w Afryce Północnej, gdzie ze zmiennym szczęściem ścierały się wojska włoskie i alianckie, uległa gwałtownej zmianie, gdy w lutym 1941 roku w Libii wylądował niemiecki korpus ekspedycyjny, Afrika Korps. Przybywali żołnierze wypoczęci, świetnie wyszkoleni i wyposażeni. Od 24 marca 1941 roku jednostki Afrika Korps rozpoczęły ofensywę, która doprowadziła je do granicy Egiptu. Dowódca, generał Erwin Rommel, był mistrzem w operowaniu oddziałami pancernymi i artylerią przeciwpancerną. Potrafił też znakomicie wykorzystywać wywiad i to była jego tajna broń. Za liniami wroga miał szpiega o kryptonimie Kondor. Jego prawdziwe nazwisko brzmiało Johann Eppler. Urodził się w 1914 roku w Aleksandrii. Rodzice byli Niemcami i on czuł się Niemcem, chociaż jego ojciec zmarł, a matka wyszła ponownie za mąż za bogatego prawnika egipskiego i przeszła na mahometanizm. Gdy wybuchła wojna, Eppler zgłosił się do niemieckiej ambasady. Wyjechał do Berlina, gdzie przeszedł staranne przeszkolenie w ośrodku Abwehry. W kwietniu 1942 roku przypłynął do Trypolisu, mając w bagażach dwie amerykańskie radiostacje Helicrafter, 50 tysięcy fałszywych funtów szterlingów w banknotach oraz książkę Rebeka. Pierwszy szyfrogram nadał 4 czerwca 1942 roku, potwierdzając, że dotarł do Kairu, gdzie zamieszkał na przedmieściu. Natychmiast zaczął poszukiwać starych znajomych. Według zasad wyuczonych w czasie szkolenia w Niemczech rozglądał się za ludźmi zajmującymi ważne stanowiska w armii lub władzach administracyjnych oraz tymi, którzy z racji zawodu stykali się z dużą liczbą brytyjskich oficerów. Do tego schematu pasowała tancerka Hekmeh Fahmy, którą Eppler poznał przed wojną w kabarecie Kit Kat. Był przekonany, że Hekmeh doskonale go pamięta i nie pomylił się. Gdy po zakończonym tańcu zbierała pieniądze za swój występ, zbliżyła się do niego i szepnęła. Miło cię znowu widzieć, Johan. Dzisiaj nie mogę się z tobą spotkać. Przyjdź jutro. Tam, gdzie dawniej. Zastanowiło go, dlaczego nie miała czasu tego wieczoru. Po wyjściu z kabaretu wsiadł do taksówki i kazał się zawieźć do Zamalek, gdzie na Nilu cumowała mieszkalna łódź Hekmeh. Nie czekał długo. Wkrótce na nabrzeżu zatrzymał się samochód z brytyjską rejestracją wojskową. Mężczyzna, który z niego wysiadł, bez wątpienia oficer po cywilnemu, wszedł na łódź i otworzył drzwi do kabiny kluczem, który wyjął z kieszeni płaszcza. Po kilkunastu minutach przyjechała Hekmeh. Eppler nie czekał już dłużej. Wrócił następnego wieczoru. Hekmeh zaczęła wspominać dawne lata, zapewniając Epplera, że pozostał jej najbardziej płomienną miłością. Przerwał jej. A kim był oficer, który przyjechał do ciebie wczoraj wieczorem? Jesteś zazdrosny? Nie, po prostu ostrożny. Podniósł się z łóżka i podszedł do marynarki rzuconej na krzesło. Wydobył z niej rewolwer. Poza tym bardzo interesują mnie brytyjscy oficerowie. Nagle odwiódł kurek i zbliżył lufę do głowy Hekmeh. Wiesz, co zrobią ze mną Anglicy, gdy powiesz im, że jestem niemieckim agentem? Oni są dżentelmenami tylko w powieściach Agaty Christie. I to tylko dlatego, że staruszka zapominała opisać, jak ci emerytowani pułkownicy patroszyli Hindusów w czasie służby w kolonii. Przestań, nie musisz mnie straszyć, nienawidzę Anglików tak samo jak ty. Kim jest więc oficer, który był tu wczoraj? Powiedziałam ci, nie znam jego nazwiska, to major, służy w sztabie generalnym. Wiem, że podczas ofensywy angielskiej w listopadzie był razem z generałem Auchinleckiem. Ale mogę ci powiedzieć więcej. Często ma w teczce bardzo ważne dokumenty. Skąd wiesz? Walkę z Anglikami zaczęłam wcześniej niż ty. To, co wyczytałam z dokumentów mojego majora, przekazywałam ludziom z organizacji wolnych oficerów. Teczka nie była zamknięta? Była. Na małą kłódkę. Ale kluczyk był dopięty do kluczyków samochodowych, które trzymał w kieszeni marynarki. Teraz mam już go na własność. Dorobiłam. Zależy mi na kontakcie z ludźmi, którym przekazywałaś informacje. Eppler odłożył rewolwer na podłogę, uznając, że dalsza rozmowa nie ma już sensu. W czasie tego spotkania zdobył więcej niż się spodziewał.
Nad ranem Hekmek wskazała mu łódź zacumowaną kilkadziesiąt metrów dalej, którą mógł wynająć i urządzić sobie tam wygodną siedzibę. Od tego czasu Hekmek Fachmy stała się najcenniejszym informatorem. Wykradała dokumenty z teczki kochliwego majora, a Kondor każdego dnia o północy siadał do radiostacji. Informował o rozmieszczeniu wojsk brytyjskich, transportach z amunicją i nowymi czołgami, zamiarach dowództwa itd. Jego szyfrogramy odbierały stacje nasłuchowe, z których jedna, obsługiwana przez oddział kapitana Zeböma, znajdowała się w Libii na wzniesieniu nazwanym Wzgórzem Jezusa. Tam rozpoczął się pierwszy akt dramatu. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Stacja nasłuchowa, która odbierała meldunki Kondora, zainstalowana była w kilku samochodach pancernych w pobliżu wzniesienia Tel El Eisa, nazwanego Wzgórzem Jezusa. Do obowiązków obsługi należało również rejestrowanie brytyjskiej łączności radiowej. Oczywiście najważniejsze informacje były zaszyfrowane, ale uważny słuchacz z pewnym doświadczeniem nie miał większych kłopotów ze zrozumieniem całej tej radiowej wrzawy. Mógł zorientować się, czy wróg przygotowuje się do natarcia, czy przegrupowuje siły, gdzie są największe oddziały. Kapitan Zeböhn był mistrzem nad mistrzami. Po sposobie nadawania rozróżniał jednostki, potrafił lokalizować je i orientować się w ich ruchach. Na początku lipca wywiad brytyjski zlokalizował posterunek nasłuchowy kapitana Zeböma. Rozkaz zlikwidowania otrzymał 48. Batalion Australijski dowodzony przez podpułkownika Hammera, hodowcę owiec z Australii, którego żołnierze z racji nazwiska nazywali twardy jak młotek. O godzinie 3.40 w nocy z 9 na 10 lipca 1942 roku batalion ruszył do ataku. Szybko pokonali włoskie straże u podnóża wzniesienia, ale odgłosy walki zaalarmowały Niemców, którzy na prędce zorganizowali obronę, chroniąc się za opancerzonymi samochodami. Bitwa na szczycie była zacięta i krwawa, lecz ze względu na dwukrotną przewagę liczebną Australijczyków jej wynik był przesądzony. Zaledwie kilku żołnierzy niemieckich ze 100-osobowej kompanii oddało się do niewoli. Pozostali zginęli lub odnieśli poważne rany. Zeböhn, pchnięty bagnetem w brzuch i klatkę piersiową, żył jeszcze, ale po kilkunastu godzinach zmarł, nie ujawniwszy żadnego ze swoich sekretów. Major Anthony Sanson, szef brytyjskiego oddziału kontrwywiadu, badający zdobyte dokumenty, zwrócił uwagę na pojawiający się w kilku miejscach kryptonim Kondor. Zastanowiła go również książka Daphne du Maurier, Rebecca, znaleziona w jednym z samochodów. Musiała być używana do odszyfrowywania meldunków Kondora. Nic więcej major Sanson nie mógł powiedzieć. W tym samym czasie Johann Eppler postanowił zajrzeć do klubu Tarf, gdzie często przesiadywali brytyjscy oficerowie. Chętnie przysłuchiwał się ich rozmowom. Z urywanych zdań, zwierzeń, plotek można było czasem zbudować ważną informację o nastrojach w brytyjskiej armii, zmianach personalnych, atmosferze w dowództwie. Zamówił szklankę whisky i siedział przez kilkanaście minut przy barze. Tego wieczoru w klubie było pusto i doszedł do wniosku, że dalsze przebywanie w tym miejscu jest stratą czasu. Wyciągnął pięciofuntowy banknot i wręczył barmanowi. Przepraszam, sir, czy nie ma pan egipskich funtów? Nie podobają ci się brytyjskie pieniądze? Są złe? Nie o to chodzi, sir. Wszystko w porządku. Barman oddalił się szybko i po chwili przyniósł na tacy resztę. Zapamiętał jednak, że pięciofuntowy banknot otrzymał od oficera w stopniu kapitana. Tymczasem Eppler skierował się do klubu w hotelu Metropolitan, gdzie można było spotkać korespondentów wojennych. Rozmowy z nimi Eppler uważał za równie interesujące jak z brytyjskimi oficerami. Tym razem szedł tam w innym celu. Podczas poprzedniego pobytu zauważył nową kelnerkę, Yvette. Przyglądał jej się uważnie i doszedł do wniosku, że pójście z nią do łóżka jest tylko sprawą ceny. Nie mylił się. Nad ranem wyciągnął portfel z kieszeni koszuli leżącej na krześle i zapłacił jej 20 funtów. Nie zwrócił uwagi, że dziewczyna bacznie przygląda się plikowi banknotów w jego portfelu. Popełnił drugi błąd tej nocy. Sensacje XX wieku w Radiu Z.
Sensacje XX wieku w Radiu Z. Nad ranem Iwet zameldowała się u swojego przełożonego, szefa żydowskiej agencji wywiadowczej noszącego pseudonim Toik, współpracującego z brytyjskim kontrwywiadem MI6. Jestem przekonana, że ten kapitan jest niemieckim szpiegiem. Dlaczego tak sądzisz? Odnoszę wrażenie, że mówi z obcym akcentem i jest bardzo bogaty. Widziałam w jego kieszeni portfel wypchany banknotami. Pilnuj go, jak będziesz miała coś nowego, zadzwoń. Gdy wyszła, to ich rozważał jeszcze przez chwilę jej słowa i sięgnął po słuchawkę telefonu. Chciałbym rozmawiać z majorem. Nie podał nazwiska, ale sekretarka Anthony'ego Sensona wiedziała, że nie należy zadawać zbędnych pytań ludziom, których głos słyszała w słuchawce. Dzwonię do pana, majorze, w sprawie, która może być ważna. Proponuję spotkanie w miejscu, o którym mówiliśmy wcześniej, za pół godziny. Toik szybko odłożył słuchawkę. Nie lubił rozmawiać za długo, gdyż to rodziło niebezpieczeństwo ustalenia, z jakiego numeru dzwonił. Spotkali się w niewielkiej smażalni ryb nad brzegiem Nilu. Toik przedstawił majorowi podejrzenia Iwet. Sensson słuchał uważnie, przekonany coraz bardziej, że mężczyzna z portfelem wypchanym banknotami może być szpiegiem, który używa kryptonimu Kondor. Od kilku dni badał starannie książkę Rebeka, znalezioną w samochodzie pancernym. Dokładne oględziny wykazały, że na jej okładce wymazano gumką cenę, 50 escudos. Kupiono ją więc w Portugalii, a tam nie było dużo księgarni sprzedających angielskie wydawnictwa. Wkrótce ludzie z wywiadu w Lizbonie powiadomili Kair, że znaleźli księgarnię, w której 3 kwietnia 1942 roku asystent attaché wojskowego ambasady niemieckiej zakupił 6 książek Rebeka. Podejrzenia, że książka była kluczem do szyfru, potwierdziły się. Major Sensson już następnego dnia po rozmowie z Toikiem otrzymał nowe materiały. Zgłosił się do niego intendent i wyjął z teczki kilkadziesiąt fałszywych banknotów 5-funtowych. Są fałszywe. Zostały podrobione bardzo dobrze i dlatego należy podejrzewać, że pochodzą z państwowej wytwórni w Niemczech. Skąd je pan ma? Ten, który pan trzyma... Intendent zawiesił głos, przyjrzał się numerowi banknotu i sprawdził w swoich notatkach. Został wypłacony barmanowi w Turf Club 2 dni temu przez brytyjskiego kapitana. Barman nie zna go bliżej. Wie pan, skąd pochodzą inne banknoty? Tak, około 300 funtów przyniósł do mojego biura grecki kupiec. Otrzymał je od człowieka mieszkającego na Łodzi. Dwaj mężczyźni kupili dużą ilość jedzenia i picia. Wygląda na to, że przygotowywali przyjęcie. Dziękuję panu. To wszystko jest bardzo ważne. Po wyjściu intendenta major nakazał, aby cały rejon, w którym mieszkał Epler, został otoczony przez żandarmerię. Tego samego ranka Iwet wróciła do łodzi Eplera. Zapukała do drzwi kabiny, ale nikt nie odpowiadał. Weszła do środka. Na korytarzu walały się puste butelki po alkoholu, wszędzie widać było ślady nocnej libacji. Epler spał w swojej kabinie i żadne próby obudzenia go nie powiodły się. Iwet usiadła przy niewielkim biurku, rozważając, czy zaczekać, aż Epler obudzi się, czy wrócić później. Ostatecznie doszła do wniosku, że wróci po kilku godzinach, ale postanowiła zostawić wiadomość. Rozejrzała się na biurku w poszukiwaniu papieru i ołówka. Jej wzrok padł na książkę Rebeka i wystającą z pomiędzy stron kartkę. Na niej widniały długie kolumny cyfr. Iwet nie miała wątpliwości, że jest to szyfr. Zaczęła kartkować książkę, zwracając uwagę na to, że niektóre strony są mocniej zabrudzone. Zanotowała ich numery i spisała cyfry z kartki, którą schowała z powrotem między stronice książki i odłożyła na miejsce. Upewniwszy się, że Epler śpi, wymknęła się z łodzi. Przebiegła kilkanaście kroków i skręciła w uliczkę, gdzie powinny stać ryksze. Tam omalże nie zderzyła się z policjantem. Nie tak szybko, panienko. Schwycił ją mocno za rękę. Pójdziesz ze mną. Jesteś aresztowana pod zarzutem kradzieży. Widziałem cię, jak wymykałaś się z łodzi. Proszę pana, proszę mnie puścić. Ja muszę natychmiast przekazać bardzo ważną wiadomość. Ja muszę ją dostarczyć natychmiast. Komu? Tego nie mogę powiedzieć, ale to bardzo ważne. Dobrze, dobrze, będziesz tłumaczyć się na komisariacie. Major Sensson nie wiedział nic o aresztowaniu Iwet. 10 sierpnia zaplanował wielką obławę, w wyniku której w jego sieci mieli wpaść niemieccy agenci. Dzielnica Zamalek została otoczona wojskiem i obława powoli zbliżała się do łodzi Eplera. Ten obudził się w chwili, gdy usłyszał tupot butów na pokładzie łodzi. Miał jeszcze na tyle przytomności, że dopadł do drzwi i podparł je dużą, ciężką sztabą, przygotowaną wcześniej na taką okazję. Drzwi zaczęły pękać pod ciosami kolb.
Epler schwycił dużą, mosiężną popielniczkę, uchylił bulaj i wyrzucił ją na pokład. Łomot gwałtownie ustał, gdyż żołnierze brytyjscy, przekonani, że na pokładzie jest granat, czmychnęli na nabrzeże i do wody. To dało szpiegowi kilka bezcennych sekund. Wyrzucił radiostację i podpalił książkę. Kartki zaczęły czernieć i zwijać je w płomieniach, gdy żołnierze ponowili szturm. Epler, obawiając się, że płomienie nie zniszczą książki, wyrzucił ją w ślad za radiostacją. Patrzył, jak tonie powoli, zbyt powoli, a żołnierze forsują drzwi i wdzierają się do korytarza. Ruszył na nich, ale cios kolbą pozbawił go przytomności. Sensacje XX wieku w Radio Z. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Mijały dni i z Eplera nie udawało się wydobyć ani słowa na temat jego pracy. Trzeciego dnia zaaplikowano mu skopolaminę, środek nazwany serum prawdy, bez rezultatu. Pomoc nadeszła z najmniej spodziewanej strony. Z dna Nilu podniesiono łódź Eplera i przy tej okazji wygrzebano z mułu radiostację. Nie nadawała się do użytku, ale można było odczytać częstotliwość, na jakiej nadawano szyfrogramy. Dokładniejsze poszukiwania umożliwiły odnalezienie książki Rebeka. Ogień zniszczył wiele stron, ale nie było to ważne, gdyż Brytyjczycy mieli nienaruszoną kopię znalezioną w samochodzie kapitana Zeboema. Późnym wieczorem zadzwonił Toik. Panie majorze, to sprawa niecierpiąca zwłoki. Czy koniecznie teraz? Sensohn był już zmęczony po całym dniu pracy i nie miał ochoty na spotkanie z Toikiem. Niedokładnie się wyraziłem. Powinienem powiedzieć, na pana miejscu nie zwlekałbym ani sekundy. Gdy się spotkali, Toik wyjaśnił, że jego agentka Iwet zaginęła kilka dni temu. Był przekonany, że popełniła błąd i ludzie, których śledziła, zlikwidowali ją. Skoro jednak zwłoki nie znalazły się przez dwa dni, zaczął rutynowo dowiadywać się w komisariatach, czy nie wiedzą nic na jej temat. W ten sposób dowiedział się, że aresztowano ją pod zarzutem kradzieży na łodzi Eplera. Sensohn natychmiast kazał zwolnić dziewczynę z więzienia. W jej torebce zachował się zwitek papieru, na którym zanotowała numery stron książki i kolumny cyfr gotowego szyfrogramu. Zeznania Eplera nie były już potrzebne. Kryptolodzy w ciągu kilku dni odtworzyli zasady szyfrowania depesz. 25 sierpnia Kondor wznowił nadawanie. Kto siedział przy radiostacji? Musiał to być Epler, gdyż w przeciwnym wypadku Niemcy szybko połapaliby się, że depesze wychodzą nie spod jego ręki. Jak Anglicy zmusili do współpracy Niemca, skoro tak dzielnie milczał w czasie śledztwa? Postawiono go przed sądem, który wydał wyrok śmierci. Był to sfingowany sąd i wyrok. Brytyjczycy mieli nadzieję, że w celi śmierci niemiecki szpieg załamie się i zgodzi się wyjawić wszystkie tajemnice. Mijały dni, a Epler nie zdradzał ochoty do mówienia. Nie wiadomo jak, o jego sprawie dowiedział się przebywający w Kairze premier Winston Churchill. Podobno w czasie rozmowy zapewnił Eplera, że nie zostanie stracony, jeżeli zgodzi się podjąć współpracę z wywiadem brytyjskim. Człowiek męczony przez wiele dni, skazany na śmierć, załamał się, słysząc obietnice składane osobiście przez szefa brytyjskiego rządu. Zgodził się podjąć współpracę. Tymczasem Niemcy kontynuowali ofensywę w stronę granicy Egiptu. Jak wykorzystać Kondora, aby wciągnął ich w pułapkę? Brytyjscy dowódcy, analizując zdobyte niemieckie mapy, zauważyli, że brakuje na nich wielu ważnych miejsc. Przede wszystkim nie były naniesione ruchome piaski w rejonie Alam Halfa, zdradliwe obszary, w których grzęzły czołgi i samochody. Gdyby udało się skierować niemieckie uderzenie w tamtą stronę, zwycięstwo byłoby łatwiejsze. 26 sierpnia niemiecka stacja nasłuchowa odebrała meldunek Kondora. Kondor wzywa. Potwierdzam wiadomość opartą na najbardziej wiarygodnych źródłach, że 8. Armia przygotowuje się do ostatecznej obrony w rejonie Alam Halfa. Oczekuje na posiłki, ale obecnie nie jest zdolna stawić poważniejszego oporu. Rommel wierzył w informacje Kondora. Nie przeczuwając podstępu, postanowił uderzyć w rejonie Alam Halfa, gdzie brytyjskie linie obronne miały być najsłabsze. W ten sposób wywiad brytyjski osiągnął pierwszy cel. Należało osiągnąć cel drugi – skierować niemieckie czołgi na grząski, nieprzejezdny dla nich teren. Do akcji wkroczył dowodzony przez pułkownika Dudleya Clarka, najdziwniejszy oddział wojskowy świata. W jego składzie znaleźli się kupiec, artysta-malarz, chemik, iluzjonista, naukowiec, scenarzysta i scenograf filmowy,
oraz parę innych równie niezwykłych jak na służbę wojskową postaci. Urządzili sobie kwaterę główną w nieczynnym domu publicznym, ale rzadko tam bywali, uznając, że najlepsze pomysły przychodzą do głowy w czasie wypraw na pustynię. Oni mieli wprowadzić w błąd Erwina Rommela, mianowanego przez Hitlera feldmarszałkiem. Rozpoczynała się najważniejsza część wojny na pustyni. Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z.